Witajcie na moim kanale, ja jestem Anastazja. A w dzisiejszym filmie, jak już widzieliście w zasadzie po kilku przebitkach, wybieram się w pewną podróż, a mianowicie zabieram Was ze sobą do Warszawy. I teraz jestem na dworcu głównym w Lublinie. I będę jechać pociągiem. W ogóle pierwszy raz będę jechać pociągiem, więc kinda weird. Warszawy i jestem teraz w Złotych Tarasach i szczerze jestem pierwszy raz. To jest mega duże. Trochę się zdziwiłam. Czekam teraz na mego wujka. O, dzwoni do mnie. Lol. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo jak widzicie w zasadzie w lustrze, że mam tutaj telefon. Więc tak, mam nadzieję właśnie, że będzie dźwięk spoczko. I chciałam Wam troszkę opowiedzieć o dniu wczorajszym, bo już właśnie mamy kolejny dzień i wczoraj już Wam nie nagrywałam żadnego głosu. Ja się będę tak patrzeć, czy się nagrywa, więc nie zwracajmy na to uwagi, dobra? Ja w międzyczasie będę robić make-up, tutaj mam podkład. Więc tak, po prostu posłuchajcie chwilę mojego gadania. W każdym razie festiwal był fajny. Było dużo takich atrakcji różnych, gdzie można było robić na przykład torebki, malować torebki, takie ekotorby. Można było robić takie kolczyki, bransoletki. Były różnego rodzaju warsztaty, strefa pyszności, wymiany, strefa jeszcze Q&A było z dyrektorkami, wicedyrektorkami. I odnośnie właśnie tych warsztatów, to powiem Wam tak, jak ktoś nie był na żadnym jakby warsztacie czy jakimś wydarzeniu z chmury, no to na pewno chciał iść jakby na wszystko, nie? Ja przez to, że byłam już na niektórych, no byłam na warsztatach organizowanych przez tą szkołę, to już parę takich rzeczy robiłam, na przykład malowanie tych toreb albo robienie bransoletek, więc my z dziewczynami sobie to odpuściłyśmy, ale chciałyśmy iść na takie, nie wiem, webinar, czy nie wiem jak to się mówi, jakieś takie warsztaty odnośnie złych nawyków albo emocji, coś, nie, lidera, lider, o, coś tam o liderze było, ale przez to, że to jest wszystko tak na jakąś daną godzinę, no nie, no to my nie wiedzieliśmy co i jak, gdzie, tam była rozpiska, wiadomo, nie, tylko że my tutaj przyszliśmy parę minut po, to już tak średnio było wiadomo o co chodzi, więc no tak wyszło w sumie, że na niczym konkretnym nie zostałyśmy. Ale ogólnie fajna inicjatywa, też wiecie ile ludzi tam było, masakra, bardzo dużo. W każdym razie na końcu samym było takie spotkanie z założycielem tej szkoły, czyli panem Mariuszem i panią Basią, czyli dyrektorką, i usiedliśmy w takim jakby wielkim kręgu, tam było masa ludzi i była taka inicjatywa od nich, byśmy chodzili po prostu po parku i podchodzili do jakichś tam ludzi,
Jak oni dadzą znak, to usiąść na chwilę, pogadać z nimi, wymienić się kontaktami i znowu robimy taką rotację, nie? Więc przez to tak naprawdę najwięcej osób było, można było poznać, bo tak wiecie, samemu jak ktoś tam chciał, no to też można było podchodzić, ale tutaj taka inicjatywa z góry nałożona jednak troszkę w tym pomagała, by się tak nie bać podejść do kogoś, nie? No i później była taka strefa jakby wdzięczności i ludzie mieli dostęp do mikrofonu, mogli powiedzieć, co w zasadzie chcieli, że nie wiem, są wdzięczni, że super, to jest szkoła, jakieś takie, no wiecie, no różne takie rzeczy, ale ogólnie było fajnie. Ja później z dziewczynami szukałam metra, tak nie wiedziałyśmy za bardzo, gdzie jest jakby wejście do metra. Ja już kiedyś jechałam metrem, co mogliście w sumie nawet widzieć w jakimś innym vlogu. Ja chciałam wam tylko powiedzieć taki mniej więcej plan na dzisiaj, którego w zasadzie jakoś bardzo nie mam nawet, ale jako, że właśnie jestem jeszcze w Warszawie jeden dzień, czyli dzisiaj, chciałam pojechać do centrum, może tak ogólnie do centrum Warszawy, ale chciałam też jechać do centrum tego spotkań, czy tego w chmurze jakby, co jest, no wiecie, jak ktoś ogólnie ogarnia chmurę, no to będzie wiedział, o co mi chodzi, ale ona jest na reducie, więc muszę ogarnąć, czy stamtąd dojeżdżam metro jakieś, czy nie, bo jak nie, no to chyba mi się nie chce tak bardzo kombinować, żeby tam jechać, nie wiem, pójdę po prostu, pojadę sobie wtedy po prostu do centrum i tam coś porobię. O 16:30 będę musiała chyba iść do jakiejś kawiarni albo do jakiegoś takiego miejsca. Przynajmniej chcę iść do kawiarni, nie w domu, tylko do kawiarni, bo mam korki z matmy i teoretycznie powinno mieć je stacjonarnie, ale właśnie no nie mam mnie w moim mieście, więc średnio jest to wykonalne jednak. Więc pewnie pójdziemy sobie do kawiarni właśnie na te lekcje. Zapisałam się też na jakiś czas temu już na takie warsztaty z jakiegoś designu czy coś takiego, tylko że nie wiem właśnie czy je odpuszczać dzisiaj czy nie, bo w sumie mam w piątek jeszcze jedne takie fajne warsztaty odnośnie właśnie takiej grafiki i różnych takich rzeczy. Więc tak się zastanawiam sama, czy iść na to, czy nie iść na to. Coś dzisiaj zobaczę chyba, co będę robić o tej, nie wiem, 11 czy coś takiego, bo to jest mniej więcej ta godzina, kiedy te warsztaty mają się zaczynać. Więc po prostu będę się do was odzywać. Chciałam wam tylko pokazać, jak wyglądam. Już pomalowana, proszę bardzo. Troszkę się świecam, bo zapomniałam pudru. I ogólnie zapomniałam paru rzeczy. Ale w to już nie wnikajmy. Po prostu trudno. Trudno. I don't care. Ulizałam sobie tak minimalnie włosy, bo na resztkę jakby żelu, który miałam na szczotce, bo jednak nie chciałam ich tak jakoś bardzo, wiecie, przyklepywać do głowy, tylko tak leciutko. Więc tak to wygląda, proszę bardzo, taka fryzurka i mam w zasadzie spodnie te same co wczoraj, no bo po co mam brać 5 par na 2 dni, no i topik taki czarny, więc w sumie wyglądam podobnie i pewnie też założę sobie koszulę, więc będę wyglądać podobnie co wczoraj, nie wnikajmy w to, może wam zrobię gdzieś tam później na mieście jakiś fit check czy coś takiego, zobaczymy, ale ja już wychodzę, bo jest prawie 10:00. A ja jednak chcę pochodzić jeszcze trochę po Warszawie, więc zbieram się.
Ogólnie byłam na obiedzie w słoiku i wzięłam na Benazbo, w zasadzie zjadłam tylko pół porcji. Więc mam już obiad na jutro. Ale idę teraz na metro. Ale ile mają krzywda, widziałeś? Nie. Tak. Dużo, nie? No dobrze, ja wezmę jednego i poczekam na ciebie. Tylko to. Dobra, 3, 4. Czuć, że są serowe, ale takie... Takie lekko. Taki dobry. A śmieszne. No, ale taki dobry ser właśnie. No. Ale nie, taki niektóre, ale to... Taki niedobry ser. No. Ale ile one mają przypraw. I to jest śmieszne, że one nie są w środku puste, tylko one są tak zwinięte, nie? No. Jak widzicie, guys, ja już jestem w domu i chcę zakończyć w zasadzie tego vloga, więc pokrótce może zrobię wam taki mini haul zakupowy, bo kupiłam parę rzeczy. Uwaga, pierwsza rzecz jest z Tigera i jest to taka kosmetyczka Make Up Not War. W każdym razie ja nie zwracałam uwagi za bardzo na jakiś taki wygląd, nie wiadomo jaki. Po prostu chodziło mi o wielkość, taka będzie idealna w zasadzie na wyjazdy. Takie, gdzie nie muszę zabierać miliona rzeczy, czyli tak jak do wujka jechałam, to wiecie, jakby tam on ma część rzeczy jednak. Więc nie będę musiała już zabierać mojej mamie. Tak. Kolejną rzeczą z Tigera są takie mega viralowe w sumie karteczki, bo to są takie półprzezroczyste, widzicie to? One są w zasadzie prawie przezroczyste całe. I to jest na przykład jak nie możecie albo nie chcecie pisać po książce, a musicie coś zaznaczyć, to przyklejacie sobie takie coś i... Ja kupiłam dla siebie dwa i wujkowi kupiłam jeszcze jedno. Opakowanie i teraz kupiłam też dla mojej koleżanki na urodziny, bo jedę na urodziny, taki prezent. Patrzcie, jaki ładny naszyjnik znalazłam. Taki z diamencikiem, podoba mi się. I kupiłam jeszcze jej jeszcze kubek, ale nie chcę mi się go rozpakowywać. On jest taki ładny też niebieski z taką łyżeczką, miejscem na łyżeczkę. Nie wiem, taki fancy trochę, ale ładny, więc w sumie mogłabym go sobie sama wziąć. I z Tigera kupiłam jeszcze taki kalendarz. Taki. Pokażę wam. On ma takie kartki tu. Jak widzicie. I do tego jest taki stojak drewniany. Witam kolejnego dnia. Chciałam wam dokończyć to wczoraj, ale skończyła mi się pamięć w telefonie, więc musiałam oczyścić mój telefon i chcę z wami się tylko pożegnać, a ja wróciłam siłowni, dlatego wyglądam tak. Chcę wam dokończyć to, co wczoraj wam pokazywałam, czyli taki mini haul. Mianowicie kupiłam w Zarze takie perfumy. To jest Royal Fresia, czy jak tokolwiek to się czyta. Nie wiem, czy to widzicie, ale jak nie zapomnę, to najwyżej wam tu napiszę. Tak to wygląda, opakowanie wygląda... tak o. Więc zaskakujcie, ale patrzcie na to, co ja mam! Bo ja kupiłam sobie to w Warszawie, nie? A później dostałam w prezencie... Radę! Moje wymarzone perfumy, kocham te perfumy, uwielbiam te perfumy. Już do was gadam o... Jakby dzisiaj, to wam się od razu pochwalę. Patrzcie, jakie mam notateczki. Co prawda jest ich mało, ale one są z takich warsztatów o emocjach i w ogóle bla bla bla. Takie, no, warsztaty. Tak, nieważne. Więc chyba
tyle, co Wam chcę powiedzieć, przekazać i w ogóle, oprócz tego, że mam znowu problemy ze sprzętem i mam 3 vlogi gotowe z materiału, 3 vlogi i jakby na 3 tygodnie, bo ja wstawiam raz w tygodniu, jak ktoś jeszcze nie wie. Zapraszam do subskrybowania, jeszcze raz, please, jakby to mnie bardzo motywuje, a ja się bardzo staram nad tymi materiałami, więc please, proszę, proszę, proszę. W każdym razie, denerwuje mnie to troszkę, bo właśnie mam materiał na 3 vlogi, a nie mogę ich zmontować, bo nie mogę przerzucić materiału z telefonu na komputer, ale nie będę Wam sędzić, więc miłego dnia, kiedykolwiek to oglądacie i śpijcie dobrze. Bye! Mama!